Nie żyje znany polski dziennikarz. Wielka strata, nie żyje Jan Borkowski. Ceniony dziennikarz, miał 86 lat. Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny przez lata związany z Radiową Trójką, producent oraz pomysłodawca Jazz Jamboree, zmarł w wieku 86 lat. Dzisiaj umarł Jan. Jan Borkowski. Jan Narkiewicz Jotko 1934-2021. Janku. Mentorze, przyjacielu, nauczycielu, okularniku, wspólniku, redaktorze. Parę tygodni temu jeszcze puszczałam ci najlepszy polski jazz, głaskałam po rękach i opowiadałam ci o dzieciach i twoim wnuczku. Nie jestem w stanie nic mądrego ani efektownego teraz napisać. Będę za tobą całe życie tęsknić. Wiesz dobrze, że bez ciebie Agnieszka nie miałaby oparcia, polska piosenka i polskie radio program trzeci i studio imienia Agnieszki Osieckiej w ogóle by się nie liczyły. Wszystko, co wiem o radiu, wiem od ciebie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z Wandzią we dwoje. Do zobaczenia, napisała Agata Passent. Śmierć dziennikarza potwierdziło też polskie radio. Nie żyje Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych. Przez 44 lata związany z Trójką. W latach 1972 prowadził m.in. audycję 3 kwadransy jazzu, a w 1999 kierował redakcją muzyczną. Przyjaciel Agnieszki Osieckiej, z którą współprowadził radiowe studio piosenki. O śmierci dziennikarza poinformował jego syn Michał, czytamy w ich mediach społecznościowych. Kim był Jan Borkowski? Jan Borkowski, a właściwie Jan Narkiewicz Jotko, urodził się 23 października 1934 rok. W 1957 roku był współtwórcą klubu Hybrydy, został też jego kierownikiem. Stał się też jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree. Od 1963 roku dołączył do Polskiego Radia, najpierw pracował w programie i prowadził radiowe studio piosenki z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim, a następnie trafił do Trójki. Do 2002 roku Borkowski prowadził audycję 3 kwadransy jazzu, a w 1999 roku został kierownikiem redakcji muzycznej. Z radiem pożegnał się w 2014 roku. Założył Fundację Okularnica, która zajmowała się opieką nad dorobkiem Agnieszki Osieckiej. W 1997 roku otrzymał specjalnego Mateusza, a w 2000 roku uhonorowano go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie Borkowski był mężem wokalistki Ali Babek, Wandy Orlańskiej. Jego żona zmarła w 2020 roku.